jestem kierownikiem. Odprowadzającym i sprzątającym, więc takie mam najważniejsze fuchy, bym powiedziała. Takie damskie, kobiece. Już Państwo są, wszyscy. To ja Panią Teresę przedstawię, Pani Teresa Sroka i wszystko już Pani o sobie prawie powiedziała. Tak jest, ale tutaj w szczególnym miejscu Państwo znajdujecie się, bo tutaj w tym dworeczku 14 listopada 1814 roku urodził się błogosławiony Edmund Bojanowski. To jest tak cudowna sprawa, bo to jest właściwie pierwszy Wielkopolanin i jedyny świecki, który jest błogosławionym. No w tej chwili się toczy batalia o kanonizację, bo i ten cud musi być, bo bez tego ani rusza. Pierwszy cud był, odbył się właściwie na pani Marii Schmidt. Była tuż po beatyfikacyjnych uroczystościach w 1999 roku we wrześniu i mnie osobiście też opowiadała. To mówię Państwu, że ogromne przeżycie rozmawiać z kimś, na kim ten dotyk Edmunda Bojanowskiego jakoś no, sprawdził się, dokonał się, prawda? Bo są niedowiarki, gdzie nie wierzą w te nadprzyrodzone tak zwane cuda, moce. Ale są, działają i jest to rzeczywiście przedziwne i piękne. No, Edmund Bojanowski nazywany jest wielkiej dobroci człowiekiem. Od tego, jak wtedy jeszcze żył, działał tutaj. I teraz jeszcze tak, dworek dzięki dyrektorowi zespołu szkół rolniczych w 79-80 został wyremontowany. Tak, no może. Doktor inżynier Stanisław Sroka. Ja i mąż 36 lat tu pracowaliśmy. Od 3 lat jesteśmy na emeryturze. Mąż dyrektorowa jako naczelny 30 lat do 2007 roku, a ja byłam kierownikiem internatu. I tak żeśmy wspólnie przez 36 lat tutaj pracowali. To była moja domena, bo tu internat jest tutaj. No a resztę szkoła i jeszcze mąż idąc na, zanim poszedł na emeryturę, to dokumentację zrobił tego budynku, który tam pawilon szkolny jest budowany nowy w tej chwili na 6 klas. Także tutaj jako szkole wystarcza. Ale jak żeśmy odchodzili, to prawie 1000 uczniów i słuchaczy było. W tej chwili jest o wiele mniej. No nie wiem, może to i że ten niż demograficzny też. No i no ale mamy nadzieję, że jakoś ta szkoła będzie istnieć, bo to jest zespół szkół rolniczych, więc. No i tak, mąż wyremontował właściwie trzema rzemieślnikami resztę uczniowie. I tutaj założył muzeum etnograficzne. Nazbierał tyle eksponatów, że jak było otwarcie, to byśmy urządzali 3 dni, 3 noce przed otwarciem i muzeum istnieje. W przyszłym roku 30 lat będzie obchodziło muzeum. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest taka nasza perełka, nasze, męża i moje dziecko trzecie. Bo dwóch synów mamy, ale to jest takie nasze, rzeczywiście, że my sobie nie wyobrażamy bez tego życia. I prosimy siostry, żeby one to przejęły. Jak, to człowiek nie jest wieczny, prawda? Ja już po udarze też, więc to jest takie, bym powiedziała, takie bąbelki. No zresztą jak każdy człowiek śmiertelny. Ale ja jeszcze pokażę coś, co mam naprawdę cudownego od sióstr. To jest medalik z Edmundem Bojanowskim. Ale najważniejsza rzecz to jest z tyłu relikwia Edmunda Bojanowskiego. Więc to ma bardzo mało cywilnych osób. O, to jest medalik, a tutaj jest taki właśnie... No, tylko że ja mam takie brzydkie paznokcie, bo moje to nie na łuszczyce. No, ale wolę, żeby nie były na zdjęciu. Nie będzie. A tutaj ta relikwia, bo to jest... Relikwia jest najważniejsza. Tylko zrobimy samą relikwię. No, relikwiarze też. Siostry będąc w Rzymie przed beatyfikacją, dały zrobić właśnie 5000 tych medaliczków i poprosiły, jak trumna była otwarta, poprosiły o te malutkie kawałeczki, które tam zostały, tych kostek okruszyły się przy sprawdzaniu właśnie tych szczątków doczesnych, przy przewijaniu, ta komisja beatyfikacyjna tam z tymi wszystkimi dostojnikami sprawdzała. No i dostały siostry. Zresztą tak samo i na relikwie do kościołów musiały dostać jakieś te małe kawałeczki kostek. No i zrobiły takie 5000, bo ich sióstr jest też prawie 5000 i tym powiedziały, że szczególnym, zasłużonym, świeckim, którzy pomagali i tym i pomagają, ofiarowały całej naszej rodzinie właśnie te medaliki. Więc z tego jesteśmy bardzo dumni.
a ja nie rozstaję się. Nigdzie w daleką drogę nie jadę, nawet i do Grabonogu, bo wiem, że mnie długo Janowski filmuje. Tak samo z tym udarem uważam, że to wtedy trzeba szukać. Prezesem. Ja jestem członkiem i mamy ponad 20 osób w tym stowarzyszeniu. No, sam budynek pod starostwo podlega, jako i cały zespół szkół rolniczych. Ale my tutaj kierujemy, prowadzamy, tak, no. No i Boga prosimy, żeby tam Edmund Bojanowski sobie załatwił to, żeby siostry przejęły. Że dworek jest czyściuteńki. Dzieci to robią tak, że idą i noga na jednej nodze stoi, a drugą się o ścianę opiera. Już mówiłam synowi, że będę z pędzelkiem chyba po wycieczkach chodzić i samalowywać, bo jak sobie pomyślę, ile trudu mnie kosztowało zimno wychodzony, bo to człowiek... No, własnymi rękami o to dba i o tego chodzi. I tutaj właśnie w tym dworeczku, drodzy Państwo, urodził się ten nasz kochany Edmund Bojanowski. To jest portret, który namalował nasz przyjaciel z Belgii, malarz. I mąż mu dał zadanie, słuchaj, namaluj, wyobraź sobie Edmunda Bojanowskiego jako młodego człowieka. No i wyobraził sobie Edmunda Bojanowskiego i tak go namalował, bo pokażę Państwu jedno, jedyne zdjęcie, uratowało się, zachowało się Edmunda Bojanowskiego. I wszystkie fotokopie, jakie są dokonane, to one są z tego jedynego zdjęcia. A to, ten oryginał mąż trzymał w rękach, ja nie widziałam, nie miałam w rękach. Siostry mu dały do rąk potrzymać, zobaczyć. To jest w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczych w Archiwum Generalnym w Luboniu pod Poznaniem. Natomiast dzienniki Edmunda Bojanowskiego, oryginały trzymałam. Dębicy, to mówię Państwu, że tak, ciarki mi przechodziły, prądy i wszelkie inne jakieś doznania, bo ja nie umiałam sobie tego wyobrazić, że ja trzymam coś, co dotykał, co pisał Edmund Bojanowski. W tej chwili już wyszły 4 tomy dzienników Edmunda Bojanowskiego i muszę Państwu powiedzieć, że 2 tygodnie temu byliśmy u prymasa w Warszawie, zaproszeni w sekretariacie prymasa na takie sympozjum, bo była taka sympozjum poświęcone dziennikom Bojanowskiego i było takie uroczyste jakby no, prezentowanie tych dzienników i poznaliśmy i arcybiskupa Nycza i arcybiskupa Budzika, no akurat prymas Muszyński był w Gnieźnie, więc nie widzieliśmy go, ale on nam właśnie to zaproszenie przysłał, byliśmy. No a sióstr były niezliczone rzesze, które właściwie prawie te 5000 prawie człowiek zna, jedynie tych nowicjuszek już nie, ale są to przesympatyczne kobiety i 2 dzieła Edmunda Bojanowskiego do dzisiaj istnieją. To pierwsze to te ochronki dla dzieci wiejskich, tu twórca tych pierwszych ochronek wiejskich, pierwsza tu w Podrzeczu, niedaleko, 3 kilometry stąd, założył w prostej chałupce wiejskiej, a pierwsze 3 dziewczyny wiejskie przyuczył do zawodu ochroniarek. I później, kiedy ta idea ochronkowa rozeszła się już w Polsce, później i na świat poszła w dalszym tym, to te 3 dziewczyny były zalążkiem tego Zgromadzenia Sióstr Służebniczych. Także to jest najliczniejszy w kraju żeński zakon, najliczniejszy, jest ich ponad 4000 grubo. W krajach, na całym świecie, Kamerun, Zambia, Boliwia, tu ościenne kraje. Były Związek Radziecki, to tam już Syberia jest atakowana przez siostry. Także jest tego naprawdę, tych misji bardzo dużo. Ja mam swoją imienniczkę w Kanadzie, Teresę Srokę. I ma przyjechać w przyszłym roku. Jestem ciekawa, bo korespondujemy. No wiem, jak wygląda ze zdjęcia, no, ale jak tam cię, no, jaki temperament, charakter, to nie mam pojęcia. No ale są to wspaniałe rzeczywiście kobiety i te 2 dzieła po Edmundzie Bojanowskim kwitną, rozwijają się, bo tych ochronek przy to dzisiejsze przedszkola, przez siostry jako opiekunki, wychowawczynie jest bardzo dużo, coraz więcej. Szkoły noszą na imię Edmunda Bojanowskiego. No i jeszcze tutaj i społecznik, i literat, i publicysta. No wspaniały jak na te swoje zdrowie mizerne, bo chorował od 4 roku życia aż do śmierci. To powiem, że był to wielki tytan pracy. Także my próbujemy naśladować. Wiecie Państwo, ja jak rano wstanę, to mówię taką moją ukochaną modlitwę też. Kiedy rano wstaję, modlę się w pokorze, spraw, bym się nie leniła, dobry Panie Boże. A jeżeli przed nocą zemrzeć mi przypadnie, spraw, bym swoją pracę zostawiła przykładnie. I zawsze się staram. A później reszta modli, ale to jest moja pierwsza, bo
mnie się wydaje, że jak ja zrobię, dokonam tego, co sobie tam planuję i ku temu człowiekowi wielkiemu, bo dla nas to jest przeogromnie wielki człowiek, to wydaje mi się, że mam taki spełniony obowiązek. Ja już się tu narobię, oprowadzę wycieczki, ja wychodzę stąd spokojna, już mnie jakieś niepokoje nie miotają, no bo to wiecie Państwo, po 60 to tam później różnie się w tej głowie plącze. Ja jestem spokojna, bo tutaj idę odsłużyć swoje. A jeszcze wracając tam, popatrzcie Państwo, jest taki na półpięterku namalowany portret Edmunda Białeckiego. On jest szczególnie namalowany, bo jak Państwo będziecie patrzeć w oczy Edmunda, to tam, gdzie się będziecie ruszać, on za Wami patrzy, w takiej ciekawej perspektywie. A serduszko tam jest zatknięte też, to mi Pani Maria Schmidt w 99 roku, ta, która za stawiennictwem Edmunda Białeckiego była cudownie uzdrowiona, to podarowała mnie to serduszko za to, że tyle robimy, a ja dałam je Edmundowi Bojanowskiemu, bo mówię, ja tam nie zasłużyłam sobie, ale Edmund Bojanowski tu dla Grabonoga, okolic, przecież szpital dla ubogich założył w Gostyniu, ochronki dla sierot pocholerycznych, czego on tu nie dokonał za tego swojego bardzo krótkiego żywota, bo co to jest 57 lat, to jest naprawdę młody człowiek jeszcze, bo my dzisiaj inaczej patrzymy wiekowo. Bo mi się też nie wydaje, że ja jestem stara, choć 60, ale naprawdę, że żal go, ale naprawdę wielki, wielki. Tu jesteśmy, to jest nieduże pomieszczenie. Tu są ciekawostką, to jest, że są tu chusty z naszego regionu, tak zwane i tureckie, ale przede wszystkim były nazywane chustami w gajory. Letnie, zimowe. Te zimowe to są te ciemne, aksamitne, tak pluszowymi były nazywane. A gajory, bo ten motyw był, przypominał gęsią szyję. On się wszędzie powtarza taki sam. No mówili jeszcze, że w sześć na niektórych wsiach, że chusta w sześć. No, także gdzie, na jakiej wzeks, jak było po niemiecku, to tak nazywano, więc takie to chusty były. Są to chusty rzeczywiście piękne, no, dzisiaj bardzo łakome by były. One mają po ponad 100 lat, bo są to oryginalne chusty. Także, a tutaj był sprowadzany materiał przeważnie z Niemiec i wiecie Państwo, kobiety miały tu dodatkowe zajęcie i zarobek, bo one wycinały, obrabiały właśnie tą plecioneczką i tymi frędzlami, tak jest, więc tu miały dodatkowe takie zajęcie i jednocześnie zarobek, prawda? Stara, ponad stuletnia tokarnia do toczenia obróbki drewna z oryginalnymi dłutami, także to rzeczywiście ciekawe urządzenie na napęd nożny. I tutaj widzą Państwo przeróżne strugi o różnych profilach, nożyce do strzyżenia owiec. Te są takie szczególne, bo tu na kciuk z tym, tutaj z nożycami takimi, drzewieniem do odbierania. Także takie ciekawe nożyce, a te są te najbardziej proste. Tutaj jesteśmy, drodzy Państwo, w takim ciekawym pomieszczeniu, biskupizną nazywanym. Państwo jechaliście od Ostrowa od Pogorzeli przez Krobię nie jechaliście. No, a Krobia niedaleko, są jak się narawić znowu już jedzie. Takie ładne, czyste miasteczko i wokół 12 wsi tworzy do dzisiaj tak zwaną biskupiznę. Te wsie i Krobia były własnością biskupów poznańskich. Do dzisiaj jest tam letnia siedziba zachowana, ale tam jest pałac ślubów na takim półwyspie. I wiecie Państwo co? Że byli poddanymi biskupa, czerń w stroju musiała dominować. Teraz sobie Państwo wyobrażą, młoda para w dniu ślubu. W czerni idzie dziewczyna do ślubu. Czerni. No fiat, no musi coś rozświetlać. Każda miała kolorowy fartuszek, bo to byłyby bardzo poważne, bardzo smutne stroje. Niewygodny strój na głowie, bo kopka, kryza po czym, to jest wszystko ryżowym krochmalem, ukrochmalone, sztywne. I ten młody pan, prawie ksiądz, bo nawet ten płaszcz wołoszką nazywany jest faktycznie czarny, długi, a z tyłu ma 33 fałdki. Czego to znowu symbol, drodzy Państwo? Czyli wszystko, co biskupianie na sobie mają, to zawsze gdzieś tam pod kościół podchodzi, pod księdza, prawda? Tam macie Państwo szafę grającą, starą. Pod nią skrzynię posażną, malowaną, XVIII-wieczną. Tą skrzynię odbierał mąż w 79 roku
z rąk bardzo wspaniałego człowieka. Nie wydolę. Z rąk profesora Zina. Państwo wiem, że znają tą postać właśnie z telewizji. No już nie żyje biedak, ale mieliśmy okazję. Ja bym tak prosiła nie dotykać, dobra? No, w każdym razie z rąk profesora Zina za to, że żeśmy mąż otrzymał nagrodę najwyższą w kraju za odrestaurowanie wcześniej jeszcze innego budynku na najlepszego użytkownika zabytku w kraju. A w 81 pierwszego stopnia najwyższą to żeśmy otrzymali za odrestaurowanie dworku. Także mężowi chociaż to oddano, że zauważono i honorowano go takimi nagrodami, bo te gazety chciały 10 milionów za odrestaurowanie dworku. Czas nieograniczony, a mąż to zrobił wrogi trochę za 800 tysięcy złotych z dwoma rzemieślnikami, resztę uczniami. To sobie można wyobrazić, jaka robota tutaj rzeczywiście odeszła. W tej chwili nie mamy na remont gontu. Mówię, elewację dworku w zeszłym roku żeśmy malowali z zewnątrz, to żeśmy za prywatne nasze pieniądze. W środku malowaliśmy też za prywatne, więc no ale ile można, no skąd to brać na emeryturze te pieniądze jeszcze z nauczycielskiej emerytury, prawda? Więc to każdy wie. I teraz, drodzy Państwo, idziemy tak. Tu jest biskupianka w stroju zimowym. Ona ma tą turecką chustę, tak zwaną, taką tą w gajory regionalną. Tu jest dziewczyna przed ślubem. Pierwsza druhna na weselu. No, bo taki manekin, no trudno. I tu oryginalne dudy biskupiańskie, bo na tym instrumencie grano. I na skrzypkach. Tam macie Państwo wesele biskupiańskie namalowane, więc widać, na czym biskupianie grali. A tutaj mąż kazał zostawić kawałeczek muru, z czego był dworek zbudowany w 1749 roku. Drewno, glina wymieszana z sieczką słomianą, czyli jaki to mur, tak potocznie mówiąc nazywany. Tak zwany pruski mur, a naukowo szachulcowy. Tak jest. Także widzą Państwo, to prosty materiał. I dworek stał, tak, ale już teraz w latach 70. zaczął się chylić rzeczywiście na wszystkie strony. Dwie decyzje były konserwatorów w latach 60., żeby dworek rozebrać. No ale kochany Bojanowski gdzieś tam czuwał w górze, srokę tu sprowadził i odrestaurowany dworek został, no i dworek stoi. Tu jest teraz, Państwo popatrzą, biskupianka po ślubie. Czyli jak mamy trzy obrazy biskupianki, w trzech dniach jakby zawarte. Dzień przed ślubem, w dniu ślubu i dzień po ślubie. O, to jest biskupianka. No, ona ma tak zwaną budę na głowie, czyli na kopce odpowiednio formowaną, usztywnioną chustę. Też tą kryzę sztywną. Jest ogromnie niewygodne. Ale było, wiecie Państwo, co ja jak zajadę do domu, to każdy wie, że byłam w muzeum. Bo myśmy tu konserwowali konserwantem. No nie, na razie nie dobił, może tego raka się tu stało. Taka sprawa, że czuję się w tym rzeczach, jak się dojedzie do domu, że się było w muzeum. Ale jak się wejdzie, tego tam nie czuć jeszcze. Nie. Ale jak się wyjdzie, to jest w tych rzeczach trochę taki dziwny zapach. No ale tego nie zjedzmujemy. Tak, no ale nie, to ten konserwa. Impregnat, do drewna. Ale tu, drodzy Państwo, tak, i obrazy z wystaw poplenerowych, bo mąż organizował wystawy. Ponad 20 malarzy, na przykład profesjonalistów w 1986 roku przez dwa tygodnie malowało. Tematem były zabytki ziemi gostyńskiej. I takie ciekawe jeszcze tych obrazów, to mamy całe mnóstwo. I tu widzą Państwo wystawioną część. No tematem były tu zabytki tutaj naszej ziemi, więc i ulice Gostynia, i jakby naprzeciwko właśnie tego pałacu. Thank you.
cieszy i zawsze męża i tak. Uwagę też tego rodzaju. Drodzy Państwo, tu jest kuchnia i tu się toczyło życie gospodarcze w dworku. O czym świadczy ten właśnie piec chlebowy. On w pierwotnej wersji inaczej był, bo on był tu na całej ścianie. Zresztą to było zamurowane i w czasie remontów mąż kazał odkuć i okazało się, że te drzwiczki w stanie nienaruszonym, stare, pierwotne zachowały się. I tam jest rzeczywiście i garnek do palenia kawy zbożowej, bo kiedyś w domu każdy sobie kawę zbożową robił, palił, bo to się mieszankę zboża wsypywało, na piecu, na blasze się stawiało, co jakiś czas ktoś tam pokręcił, żeby równomiernie się upaliło to zboże i tam pod stołem stoi taki młynek i tam w tym młynku się mieliło ręcznie i powstawała kawa zbożowa. A co się dodawało, żeby była parna jak smoła? Cukorka, jak jest. No Państwo drodzy, panie na pewno poznają to. Ale do ognia się wkładało, do żaru, do pieca. Moja przez papa taką podwójną na mój dziadek babci robił, potem mi włosy popalił. Ja pamiętam, że babcia, ja miałam takie loki długie, zawsze niesforne i babcia próbowała mi zawsze tam nakierować. Tereniuś, ten loczek by musiał być chyba w tą stronę. No to poszła, nagrzała lokówkę, a jak papierem nie sprawia, to loczek odpadał. Spalony. No i tutaj moździerze, ale tu jest też ciekawostka, sagan żeliwny do gotowania. On jest. My nic nowego nie wymyśliliśmy, szybkowa to jest. On jest nawet zaworem bezpieczeństwa, także nic nowego. Na bazie starych. Wagi, łopaty do chleba, stary taki do mielenia zboża, żeby otręby jakieś śrute, tu do tej szuflady to leciało, taki śrutowniczek podręczny. Tu jest jagielnik do robienia kaszy jaglanej z prosa. Za drzwiami są żarna skrzynkowe do mielenia zboża na mąkę. Taniecka. To służyło tak, było na wsi, w kuchni podwieszone też, bo tu się osiewało mąkę, zaczynało się wyrabiać ciasto na chleb, ale jak dzieci były maleńkie, niemowlaczki, to były w tym kołysane, kąpane. Także powiem Państwu gwarom, jak kiedyś tutaj jeden dziadek był w takim dostojnym wieku i opowiadał, jak to jego staro, mówi, leżała we wyrze pod pierzyną, a bachor leżał w tej niecce, w koponce. I mówi, jak bachor ryczał, to moja staro wytknęła gierę spod pierzyny, pochylej drała, mówi bachora i bachor z kołdura. No więc drodzy ja Państwo, no, wchodzę na dworcu pekańcu, stoję i czekam na autobus. Dwie biskupianki stoją po mnie. I zaczęły tą gwarę naszą, przegapiłam jeden autobus, drugi, trzeci. Pierwszą przyszłam do grafonu, co wysłuchałam, to wysłucham. Faktycznie, że koszyczki do chleba. A mam pani, przepraszam, coś powiedzieć? Jaka to gwara tak? No to jest nasza Wielkopolska. A nasza, pani mówiła. Tak. To wszystko zabezpieczy, nie niszczeje. No to wiadomo. Mieszkańcy tutaj może zauważyć, że my w ogóle zauważyliśmy, że są dwa okresy w roku, gdzie jest tu czarno od sióstr. Mężowi nie dawało to spokoju. Co powodem, że siostry przyjeżdżają, zakonnice, tu właśnie i gapią się na ten dworek, kawałki muru do kieszeni biorą i dziwne. I mężowi wpadła w ręce Amerii Szafrańskiej książka Surdut czy rewerenda. W jedną noc przeczytał i już wiedział, kto się tu urodził. Co to był ten Edmund Bojanowski? I wtedy zaczął już myśleć, bo od 74 był zastępcą dyrektora, a później od 77 naczelnym do 2007. I dlatego wyremontował ten dworek, ludziom dał mieszkania, bo tu mieszkali emeryci, tu były oficiarnie, tu w 46 roku szkoła była, lekcje były prowadzone w dworku, więc no, różne koleje dworek przychodził. No i później wyremontował i dzięki niemu eksponaty w międzyczasie zbierał i dzięki niemu właśnie mamy niezotecznik, doktora Cezotecznik. No, moje dzieciaki to zaraz, no ja powiem o tym. To następne pomieszczenie, które jest poświęcone wspaniałemu człowiekowi, który był wielkopolanin z naszego powiatu, Gostynia, ale to po prostu, no wejdą Państwo.
Mówiłam o tym zdjęciu jedynym. To jest fotokopia z tego jedynego zdjęcia. Także macie Państwo tu dowód, jak Edmund Bojanowski wygląda. No, wyglądowi dzisiejszemu w ogóle nie odbiega od dzisiaj, bo tam rosną różne brody, wąsy, różne okularki, także fantastyczny mężczyzna, a jednocześnie tak wspaniały i tak wielkiej dobroci człowiek, bo jemu los dziecka wiejskiego przede wszystkim leżał na sercu, dlatego te ochronki założył, dlatego te ochronki, no, przecież on tam i noś, wiecie Państwo co, kiedyś przyjechała tu taka staruszka siostra, zaraz jak muzeum prawie, że było otwarte 2-3 lata i miała ponad 90 lat ta staruszka, siostra. I ona mi opowiedziała taką rzecz, że kiedy przyjechała, tu była nowicjuszką i dla niej to było tu wszystko tak nowe i ona taką chęcią wiedzy, znaczy się, no, chciała się dowiedzieć jak najwięcej i pojechali do Podrzecza, ta ich przełożona ich zawiozła do Podrzecza pod tą ochronkę prawdziwą, pierwszą. I to Państwu pokażę, tutaj jest, zaraz. Na drugiej stronie. To jest ta ochronka, pierwsza, w której Edmund Bojanowski utworzył to zgromadzenie. No, proszę, to jest chałupka wiejska, tak jest strzechą kryta. I jak tam pojechały, to siostra mi mówi tak, a wiecie, światłego umysłu była staruszka, naprawdę. I a że dwie takie gaduły trafiły na siebie, no więc się zaczęły wypytywać, wzajemnie zwierzać. I ona mówi, że tu na tej ławeczce siedział dziadek. I ona mi później jak tak określiła, ile ona miała lat i tego, to ten dziadek mógł mieć, dla niej dziadek, bo to był chłop, rolnik, napracowany, on tam mógł mieć około 50, więcej nie miał. I ona, kiedy rozmawiała z tym dziadkiem, to tak mówi, chciała podchwytliwie spytać, czy słyszał coś o takim Bojanowskim, który tu ochronkę założył, a dziadek jej mówi, tak, toż to 5 lat miałem, jak Edmund Bojanowski zmarł i ja byłem dzieckiem ochronkowym i pamiętam Edmunda Bojanowskiego, więc ona mówi, że myślała, że zemdleje, bo przecież to był dla niej szok prawdziwy, że trafiła na człowieka, który znał Edmunda Bojanowskiego. No i teraz sobie Państwo wyobraźcie, że mówi tak naiwnie spytała, czy jabłka przynosił dzieciom, nie? A on mówi, nie. Czy cukierki przynosił? A on mówi, że nie, jabłka i bułki przynosił, to pamiętał. No to jeszcze z ciekawości spytała, czy słyszał, w którym to pomieszczeniu by urodził się Edmund Bojanowski. I wtedy dziadek jej powiedział tak, że wie, że jest sień i na lewo był pokój z kominkiem. Czyli tutaj, w tej chwili, gdzie my salonik żeśmy zrobili, to jest za szafą miejsce po kominku. Czyli to pomieszczenie było pomieszczeniem, gdzie Edmund Bojanowski pokój się, gdzie się urodził, tak, przyszedł na świat. Bo zawsze tam siostry sobie legendę stworzyły i opowiadały, że tam do góry jest też pokój, poświęciliśmy Edmundowi Bojanowskiemu. I siostry mówiły, że tam się urodziła, wie, siostrzyczki, ja jestem matką i wiem, że muszą być pewne warunki spełnione, że musi być ciepło. Jeszcze w listopadzie rodzenie, no to wiadomo, no i szlachcianka, gdzie na strychu będzie rodzić. Ona rodziła w najlepszych warunkach. No i siostry mi przyznały, że tak. To, drodzy Państwo, kochani, ta siostra. I wiecie Państwo, że ja zapomniałam o tej rozmowie i dopiero, bo teraz 7 rok mija, 1 września, jak ja udar miałam. I wiecie Państwo, że mi się po udarze, że nie wiem, jakaś szufladka otworzyła, gdzie mi ta siostra stanęła przed oczami. Ja wtedy nie przywiązywałam wagi, ja nikomu o tym nie mówiłam. I raptem mi się gdzieś coś otworzyło i ta rozmowa mi się przypomniała. Więc mówię, to chyba też tam kierowało gdzieś od góry, żeby mi się ta szufladka może otworzyła. Tak jest. Więc tak wyglądał ten nasz kochany Edmund Bojanowski. Kiedyś miały, a nasze siostrzyczki, a my to nie jesteśmy, no ale ja mówię, te są nasze, bo Edmund Bojanowski utworzył to i to jest jego dzieło, więc to są nasze. No, także, a są wspaniałe kobiety. Ja byłam w tej Warszawie 2 tygodnie temu tak obcowana, że ja mówię, ja się nie myję, tydzień się nie myję. No,
Nawet byliśmy tam w lokalnym. Jedna świecka. Kiedyś tutaj jeden z biskupów, bo to biskupów i tych dostojników kościelnych dużo przyjeżdża i mówi tak, to niech pan dyrektor tą żonę przeorysze, mówi pozdrowi, bo ona tu najważniejsza. No tak, pierwszy plan. No, ale państwo popatrzą, gdzie te siostry nie pracują, wśród małych dzieci, wśród młodzieży, w szpitalach, w domach wychowawczych, w domach opieki. Tam właściwie, gdzie trzeba pomocy, tam są siostry. Nie na darmo od służenia nazwa, służebniczki, bo służą naprawdę człowiekowi. Tu prymas poprzedni, prymas Glemp w wizycie tu, trzydniowej na terenie i muzeum, i Grabonowu, wpisuje się w Saloniku do księgi. Tam dalej jest nuncjusz papieski, który nam w Nusie w 91 roku błogosławił. I wiecie państwo, byliśmy tak przejęci, bo Anusia miała wtedy 6 miesięcy. Była przeogromnie poważna, ale jak się do nuncjusza dostała na ręce, uśmiech promienisty. Myśmy zapomnieli zdjęcie zrobić nawet, tak żeśmy zgłupieli. I tutaj jest właśnie z nuncjuszem też takie pamiątkowe zdjęcie. Zaraz gdzieś tu było, gdzieś tu było. O, tu jesteśmy z mężem. Z nuncjuszem, który jest do dzisiaj nuncjusz papieski Kowalczyk. Tak jest. I tam jesteśmy. No, kupę lat temu, bo to który rok pisze? 91. Tam pisze data. Wpisu. 91. Tak jest. Kupę lat, kochani. To muszę tym czekanikiem sposób znalazłam, żeby otworzyć. A to ktoś go nosi z góry? Ale to była, wiecie państwo, co? Taka ciekawa rzecz. To jest bosaczek miniaturowy. Na wsi. Ale cicho. Zatknę, to już później nie będę mogła mówić. Ale na wsi była stróżka tak zwana i co noc miał kto inny stróżował we wsi przed kradzieżą, przed pożarem, dyżur. I znakiem tego, każdy miał wbity skobel nad drzwiami w chałupie wiejskiej i jak rano miał powieszone, to wiedział, że jego następna noc. I to był taki jakby symbol tego stróżowania. I taki, no, to bosak. Bo to się służyło do ściągania z dachu tej słomy palącej się, prawda? A tu był taki toporeczek, jakby, no to jest wszystko już stępione, stare. I to był używane. Takim, tak, i to było właśnie takim wskaźnikiem na to, że dzisiaj mam stróżować dyżur we wsi przed pożarem, przed złodziejami. My to też stróżowaliśmy z mężem. A ja sobie znalazłam sposób, bo mnie tutaj jak zaczonik w stylu Biedermajerowskim, za tą szafką jest to miejsce po tym oryginalnym kominku. Jest dziurę widać, prawda? Czy widać? No. Drodzy państwo, ja tu mam też jeszcze tak, kto będzie regulował za... Ostrożnie, bo pan... Aha, to ja się z panią będę rozliczać, ale tak, jeszcze mamy nowość, wydanie nasze muzeum. Dzień dobry.